Siemanko, dzień dobry. Witam serdecznie na kanale. Drodzy państwo, poniedziałek oczywiście zaczniemy sobie od Testneta. Zabojowimy się tutaj na jednej aplikacji. W sumie bardzo na czasie, bo jest to Testnet, na którym będziemy mogli sobie obstawiać różne wydarzenia sportowe. Do tego jest to Testnet na Kosmosie, więc wszystko działa idealnie. Nie potrzeba tutaj czekać na żadne tokeny testowe, więc lecimy z tym. Intro. Dobra, tutaj mamy ich stronę. Na początku najlepiej jest oczywiście wejść do nich na Discord. Na Discordzie nawet się nie trzeba weryfikować, bo ten tutaj kranik, musicie wpisać komendę Znak dolara, request i adres waszego portfela. Adres waszego portfela, jak dajecie tutaj join testnet, connect. Oczywiście trzeba mieć portfel kepr i wtedy, jak klikniecie tutaj connect, no to wyskoczy wam powiadomienie o dodanie nowej sieci. Jak zjedziecie na sam dół, to tutaj jest SG Testnet 1 Kopiujemy sobie ten adres i wklejamy tam na Discord, tutaj dokładnie i Tokeny można klejmować raz na 24 godziny. Później wracamy do nich na aplikację. No i tak jak widzicie, są tutaj różne mecze, które możemy sobie poobstawiać. Na przykład Polska-Meksiko dajemy na remis. Tutaj dajemy 10 tokenów, place bet, wyskakuje nam powiadomienie, dajemy approve, czekamy na zatwierdzenie i już mamy obstawiony nasz, nasz mecz. Tutaj są moje właśnie zakłady, które robiłem wcześniej, testowałem sobie, mamy również staking, możemy tutaj wybrać jednego z walidatorów, np. crossnest, dajemy stake, dajemy delegate. Wpisujemy ilość tokenów, które chcemy tam oddelegować, i na odmrożenie tych tokenów będziemy musieli czekać. 14 dni. Jeśli chodzi o APY, no to wiadomo, że na testnecie to nie ma większego sensu, ale APY wynosi 12% tutaj. Mamy do tej pory 20 walidatorów, więc raczej jest to sieć scentralizowana. No i póki co możemy tutaj sobie obstawiać różne wyniki różnych meczów. Na ten moment mamy tylko soker, czyli piłkę nożną. Będzie tutaj również koszykówka, krykiet i tenis. Więc możecie sobie tutaj to przeklikać. I zaraz Wam jeszcze powiem, jakie tutaj są generalnie zasady, ponieważ musimy wypełnić tutaj jeden formularz. Tutaj jest ten formularz i wpisujemy tak: nasz Discord ID, Discord ID to wiadomo, wchodzimy sobie tutaj, kopiujemy i wklejamy tutaj, później adres ten testowy, czyli kopiujemy po prostu tutaj. Wklejamy nasz e-mail i jakieś słowo kluczowe. To nie jest hasło, ale to jest po prostu słowo, które będzie nam potrzebne, żeby odzyskać nasze konto. Także dobrze by było, żebyście zapamiętali to słowo. No i później weryfikujemy capcze i mamy tutaj kilka zasad. Ten testnet będzie wynagradzany w pewien sposób. Nie wiem jeszcze w jaki. Możliwe, że jakimiś tokenami albo jakimiś nft nie wiem, zobaczymy ale na jednego usera przypada tylko jeden adres, także nie twórzcie żadnych multikont, bo zostaniecie zdyskwalifikowani. Nie wolno tutaj wysyłać również tokenów między portfelami, te adresy również zostaną zdyskwalifikowane. Użytkownicy mogą wygrać tutaj wiele nagród, także nie ma to konkretnie określonego i wszystkie decyzje teamu Six Sigma Sports są finalne, także nie podlegają żadnej dyskusji. Każde złe zachowanie użytkowników będzie wiązało się z dyskwalifikacją oraz team Sigma nie rezerwuje żadnych nagród dla siebie. Wysyłamy ten formularz i później możemy się tutaj dalej pobawić i to w sumie by było na tyle. Warto na pewno będzie zostawić tutaj feedback na ich Discordzie. Jak zjedziemy sobie na dół, tutaj mamy ID and feedback. Tutaj możecie zobaczyć, co inni użytkownicy wpisywali, ale wydaje mi się, że ten formularz, który jest tutaj jest najważniejszy. Dobra, to tyle ode mnie. Szybki, łatwy testnet. Nie trzeba tutaj się prosić nikogo o żadne tokeny. Tokeny wpadają bardzo szybko. Nie było tutaj żadnych błędów. Ja już testowałem sobie tą aplikację wczoraj, także życzę Wam wszystkim powodzenia. Zostawcie jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Siemanko, pozdrówki. Ja.